jestem trochę odważna, bo troszkę dużo przeżyłam. Jak potrzebuję pomocy, to zwracam się do rodziców albo przyjaciół. Gdy się boję, to czasami zasłaniam oczy. Na co dzień pracujemy z dziećmi, które zamieszkują osiedle położone wokół placówki. Są to dzieciaki o indywidualnych potrzebach edukacyjnych. Przychodzą do nas po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Mogą u nas spędzać wolny czas w sposób kreatywny, twórczy, sportowy. Realizujemy program Asy Internetu praktycznie od samego początku, więc jesteśmy w programie od 5 lat. Bardzo długo uczymy dzieci proszenia o pomoc, co też jest związane z odwagą, aby poprosić na przykład przy odrabianiu lekcji. Prosimy dzieci, tłumaczymy im, że trzeba mieć odwagę powiedzieć: nie zrobiłem, zapomniałem, nie chciało mi się i to jest ok. Jako wychowawcy staramy się w taki sposób dostosować scenariusze asów, aby były one bliskie dzieciom, do ich możliwości skupienia się, do ich potrzeb, z którymi się borykają. Opowiadanie Kora Łukasza Wojtasika pochodzi z najnowszego wydania Asów Internetu i Nowe Wyzwania, zbioru opowiadań, w którym to dziewczynka doświadcza przemocy wobec siebie bardziej słownej, takiego wykluczenia, w związku z czym wycofuje się z życia społecznego szkoły, klasy i rówieśniczego. Ćwiczenie parasol, które właśnie nawiązuje do opowiadania Kora, mówi o tym, jako parasol, jako rzecz pełni funkcję w naszym życiu codziennym, a potem nieco metaforycznie przekładamy to na nasze życie społeczne. Rozmawiamy o tym, dla kogo one są parasolem i komu udzieliły pomocy, bądź też kiedy tej pomocy doświadczyły. Ćwiczenie z parasolem jest bardzo fajne i istotnym jest, żeby je powtarzać i ugruntowywać, dlatego że dzieci bardzo często nie zdają sobie sprawy, że ta świetlica jest dla nich takim swoistym parasolem. W kontekście dzieci z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi, takimi jak spektrum autyzmu czy ADHD, szczególnie ważnym jest mówienie o tej odwadze, dlatego że ta odwaga w przypadku tych dzieci jest bardzo pozorna. Ona jest takim mechanizmem obronnym do funkcjonowania w świecie, natomiast ona nie wynika z ich wnętrza, nie jest w nich zakorzeniona. Musimy sobie ugruntować taką odwagę sensu stricte, jak jest rozumiana w asowych wartościach, w kontekście umiejętności proszenia o pomoc.